Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na smaczne ciasto z kremem czekoladowym i bitą śmietaną. Znakomite do kawy. Rozpoczniemy od przygotowania biszkoptu. Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Dokładny przepis znajdziesz także na dole pod filmem w opisie. Rozpuszczamy 80 g masła i roztrzepujemy 6 żółtek. Do miski wsypujemy 40 g mąki pszennej, 40 g skrobi ziemniaczanej, 6 g proszku do pieczenia i 40 g gorzkiego kakao. Mieszamy mąki i kakao. Do miski wlewamy 6 białek w temperaturze pokojowej. Zaczynamy je miksować. Kiedy utworzy się piana, wsypujemy 160 g cukru. Miksujemy przez około 10 minut na szybkich obrotach. Otrzymamy sztywną pianę, do której zaczynamy stopniowo wlewać żółtka. A więc wlewamy część żółtek, miksujemy. Następnie wlewamy kolejną porcję żółtek. I tak postępujemy, aż skończą się żółtka. Zaczynamy stopniowo wsypywać mąki wymieszane z kakao. Dodajemy po kilka łyżek i mieszamy ruchem od dołu ku górze. Teraz wlewamy 80 g już wystudzonego, rozpuszczonego masła. Wlewamy delikatnie i mieszamy ruchem od dołu ku górze. Ciasto wlewamy do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Temperaturę obniżamy do 150, ciasto pieczemy przez około 50 minut. Już zimne ciasto przekrawamy na dwa blaty. Świeży biszkopt trudno jest przekroić na dwa blaty, dlatego proponuję zrobić to na drugi dzień po jego upieczeniu. Posługujemy się długim, ostrym nożem. Podczas krojenia obracamy biszkopt. Natomiast nóż pozostaje w tej samej pozycji. Teraz przygotujemy krem czekoladowy. A oto składniki. Do garnka z grubym dnem wlewamy pół litra mleka. Wsypujemy szczyptę soli. Mleko podgrzewamy na średnim ogniu. W tym czasie do miski wlewamy 100 g żółtek. Wsypujemy 120 g cukru i od razu mieszamy trzepaczką. Kiedy cukier się rozpuści, wsypujemy 55 g skrobi kukurydzianej, ewentualnie mąki. Przesiewamy przez sitko, aby nie było grudek i od razu mieszamy. Do gładkiej masy wlewamy wrzące mleko, wlewamy na 3 razy i mieszamy trzepaczką. Mleko wlewamy przez sitko, aby został na nim kożuch, którego nie lubimy.
Teraz wszystko przelewamy do garnka z grubym dnem. Garnek stawiamy na średnim gazie i zaczynamy gotować krem. I od razu zaczynamy mieszać. Mieszać będziemy aż do końca. Mieszamy albo trzepaczką, albo paletką. Ważne jest, aby dokładnie zgarniać mąkę z całego dna. Tak więc podgrzewamy mleko, cały czas mieszając. Nie odchodzimy od garnka, cały czas mieszamy, dlatego że w pewnym momencie krem od razu zrobi się gęsty. Już gęstnieje, mieszamy energicznie, aby nie było grudek. Kiedy zauważymy, że mleko bulgoce, zaczyna pyrkać, gotujemy go jeszcze 2 minuty i potem wyłączamy gaz. Do gorącego kremu od razu dodajemy 30 g masła i wsypujemy 150 g pokruszonej, pokrojonej czekolady. Mieszamy, aż masło i czekolada rozpuszczą się w kremie. A to już gotowy krem, lśniący, znakomity. Kiedy wystygnie, wymieszamy go z bitą śmietaną. Krem przekładamy do zimnego, niskiego naczynia. Krem przykrywamy folią plastikową, tak aby folia dotykała krem. Studzimy go na stole, a potem wkładamy do lodówki na około 1,5 godziny. W tym czasie przygotujemy poncz do nawilżenia biszkoptu. Do garnka wlewamy 130 g wody i 130 g cukru. Syrop gotujemy na gazie. Następnie wlewamy 70 g wody i 15-30 g alkoholu. Oczywiście opcjonalnie, zamiast alkoholu można dodać sok z cytryny, sok z pomarańczy. Zimny już krem wyciągamy z lodówki. Mieszamy go, aby zrobił się gładki i kremowy i miękki. Teraz będziemy ubijać śmietanę. Do bardzo zimnej śmietany 650 g wsypujemy 45 g cukru pudru i 15 g gorzkiego kakao. Jeżeli lubisz bardzo słodkie ciasta, dodaj więcej cukru do śmietany. Śmietanę ubijamy na szybkich obrotach, tak długo, aż będzie sztywna i stabilna. Ale nie za długo, bo zrobi się z niej masło. Do miski przekładamy około 450 g kremu czekoladowego i mieszamy go z bitą śmietaną, 200 g. Resztę kremu czekoladowego można podać w pucharku na deser lub wykorzystać do dekoracji ciasta. A teraz ostatni krok. Kompletowanie ciasta. Dolny blat biszkoptowy nawilżamy ponczem według gustu, mniej lub więcej. Następnie nakładamy krem czekoladowy z bitą śmietaną. Wygładzamy warstwę kremu. Na krem ścieramy czekoladę tarką albo nożem. Następny blat z obu stron również nawilżamy pończem.
Nawilżony z wewnętrznej strony blat nakładamy na krem. Leciutko przyciskamy i nawilżamy pończem według gustu. I nakładamy bitą śmietanę, 300 gramów. Ciasto wkładamy na 3 godziny do lodówki, a najlepiej na całą noc. Na drugi dzień ściągamy rant i kroimy ciasto na równe porcje. Ciastka dekorujemy resztą bitej śmietany z kakao. Jak widzisz, ciasto prezentuje się bardzo efektownie i naprawdę jest bardzo smaczne. Jest lekkie, delikatne w smaku i nie za słodkie. Polecam i życzę smacznego. Jeżeli spodobał Ci się ten przepis, zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału i do pozostawiania lajków. Zapraszam na następne przepisy. Ciao, ciao!